Siemanko, jestem Mako i witam Cię w materiale, który chciałbym, żeby był po prostu recenzją. Chyba może być recenzją, natomiast bardziej wydaje mi się, że przyjmie on formę roastu. Czego na początku nie planowałem, byłem bardzo optymistycznie nastawiony do tego tytułu, natomiast życie, słuchajcie, zweryfikowało. Czyli na tapecie dzisiaj Biomutant, czyli debiutanckie dzieło malutkiego studia Experiment 101, składającego się z członków Avalanche Studios, którzy stoją za takimi grami jak Just Cause czy Mad Max. Gra wyszła na PC-ty, na Xbox One oraz na PlayStation 4, więc nie mamy tutaj jakby oficjalnej dystrybucji pod konsolę nowej generacji. I przejdźmy może od razu do oprawy graficznej i do optymalizacji. Otóż gra jest bardzo chwalna za oprawę ogólnie audiowizualną i tutaj malutka gwiazdka, bo chyba dotyczy to głównie komputerów osobistych. Nie sprawdzałem, jak jest na Xboxie, bo Xboxa nie mam, natomiast wiem, że chodzi tam gra w 4K i 60 FPS-ach. Oczywiście mam na myśli konsolę nowej generacji. Natomiast w przypadku PlayStation jest tutaj jakaś delikatna wtopa, gdyż na PlayStation 5 gramy w dokładnie takich samych ustawieniach jak na PlayStation 4 Pro, czyli możemy tam się spodziewać 60 FPS-ów, natomiast przy rozdzielczości Full HD. Na domiar złego, mimo tego, że gramy w grę z PlayStation 4 na PlayStation 5, w moim przypadku tak jest, to gra dość często się zacina. Regularnie są ścinki, co jest ekstremalnie irytujące, zwłaszcza, że no, gramy grę ze starej generacji, na znacznie mocniejszym sprzęcie. Nie wiem, co tam się podziało złego, pewnie to naprawią, pewnie doczekamy się patcha 4K 60 FPS-ów, natomiast na tą chwilę go nie ma i gra chodzi dość słabo. Teraz może czym jest w ogóle Biomutant? Biomutant jest RPG z otwartym światem, postapokaliptycznym światem, warto zaznaczyć, z domieszką science fiction, troszeczkę mamy tam kung fu i w świecie spotykamy głównie człekokształtne, chomikopodobne kreatury. Brzmi dziwnie? Jest dziwnie. Zabawę zaczynamy od kreatora postaci, w którym, jak można by się też spodziewać, wybieramy sobie takie cechy jak pochodzenie, ogólne atrybuty, czy też klasę postaci. Jakby nic nadzwyczajnego, nic zadać, nic ująć, coś co się zdarza w bardzo wielu grach tej maści. Od samego początku do końca towarzyszy nam lektor. Lektor, który opisuje, co się dzieje, czy gdzieś wchodzimy do jakiegoś interesującego miejsca, albo coś znajdujemy. Wszystko po prostu komentuje. Coś, co miało miejsce, coś podobnego powiedzmy w Immortals Fenyx Rising, natomiast w Immortals Fenyx Rising miało to bardzo duży aspekt humorystyczny. Tutaj jesteśmy tego pozbawieni. Dodatkowo powiem, że owy lektor nie tylko komentuje naszą rzeczywistość, ale również jakby jest tutaj trzonem, jeśli chodzi o rozmowy, dialogi z różnego rodzaju NPC-kami. Mowa owych chomików jest dla nas niezrozumiała i po prostu lektor robi nam za takiego tłumacza. Spójrzcie, o co mi dokładnie chodzi. Jesteśmy na rozdrożu. Wybór życiowej drogi to moment, w którym podejmujesz decyzję lub po prostu przestajesz żyć. Uznała, że szybko sobie odpuścisz, a ponieważ koniec świata rzuca ci kłody pod nogi, wolała powierzyć los swoim lalkom. Mówi, że sama grubymi nićmi szyje sobie przyjaciół. Czasem wykorzystuje ich, by wpłynąć na swoich nieprzyjaciół. Początkowo może to się wydawać całkiem interesującym zabiegiem i takim troszeczkę odskocznią od tego, co spotykamy w innych grach. Natomiast szybko okazuje się, że bardzo to spowalnia rozgrywkę i zaczyna nas to raczej irytować. Dodatkowo polskie tłumaczenie, mimo że miało gdzieś tu i tam błędy, to samo w sobie było na bardzo wysokim poziomie i bardzo fajne były tłumaczenia. Słowotwórstwo naprawdę, które w tej grze jest na każdym jednym kroku, tutaj polscy tłumacze naprawdę popisali się pomysłowością. Natomiast ogromny fail ze strony lektora, który po prostu, znaczy lektora i w zasadzie twórców gry również, że lektor czyta dość powoli i często gęsto nie wyrabia się w swoich widełkach czasowych i wychodzi poza nie, między innymi w cutscenkach, co doprowadza do efektu takiego jak że ten. Wraz z tobą, a to co robisz dla innych pozostaje i czyni cię w ich wspomnieniu. O, znowu urwało lektora w połowie cutscenki.
I między innymi również przez lektora mamy dość ciężki początek, bo początek jest bardzo rozleczony. Mamy tam mnóstwo różnych, no jak to w takich gierkach, no musi być samouczek, który nas musi nas gra nauczyć, co się czym robi i tak dalej, oczywiste kwestie. Więc jesteśmy najpierw bombardowani jakimś kombatem i tak dalej, czego jest dużo na samym początku i można się czuć troszeczkę zagubionym. Następnie jesteśmy wrzuceni w wir po prostu fabularnych niesnasek i tak dalej i mamy po prostu dialogi non-stop. I owy lektor, który jest strasznie leniwy i w ogóle specyfika rozmowy z NPC-kami sprawia, że ten początkowy moment, ten jakby nauczanie nas gry i wprowadzanie nas w tytuł trwa chyba ponad 2 godziny i mam takich widzów, którzy kupili grę i po godzinie powiedzieli, że wyrzucili grę przez okno i że nie będą w nią grali, bo tak się tym zmęczyli. No i słuchajcie, ja muszę przyznać, że też byłem już u skraju wytrzymałości. Zresztą spójrzcie sami. I tylko przeklikuje się to jak najszybciej w sumie, nie w międzyczasie próbując jednak to wszystko przeczytać, żeby jednak kumać, o co chodzi. O, to jest tak wydłużone i tak po prostu zrobione. Trem. Nie, może ja bym sobie jakąś kawkę zrobił, co? Nie mogę. Nie mogę, męczy mi ta gra. Nic nie powstrzyma Lupa Lupina przed spaleniem całego. Jest tak rozciągnięte i nudne i w ogóle i bzdurne, że... Jestem zmęczony, słuchajcie, tym początkiem gry i to straszliwie zmęczony. I ja chcę pograć w grę już. Dajcie mi pograć w grę. Podczasowego już trochę przydługawego samouczka, czy też wprowadzenia, dowiadujemy się mniej więcej o co chodzi fabularnie w tym tytule, więc w wielkim skrócie jesteśmy mieszkańcem planety po katastrofie ekologicznej, która mocno cierpi, jest na skraju po prostu zagłady. I my oczywiście, jak to, no, któż by się spodziewał, jako jedyny chomik na całej planecie jesteśmy w stanie tutaj zapobiec ewentualnej zagładzie. A uściślając, wątek fabularny jest podzielony w zasadzie na 3 kwestie. Jest pierwsza kwestia, czyli po prostu próba ratowania planety, czyli mamy tam 4 Pokemony, które zżerają drzewo życia i musimy je zwalczyć, aby uratować planetę przed zagładą. Drugi wątek jest wątek zemsty na Lupa Lupinie, który po prostu anihilował nam naszą rodzinę i po prostu chcemy się zemścić. A trzeci wątek jest wątek po prostu wojen frakcji, czyli konfliktów na naszej planecie i musimy tam się po prostu opowiedzieć za którąś ze stron, no i doprowadzić do być może sojuszu, albo po prostu anihilacji innych frakcji, no to już od nas zależy. I to tak w wielkim skrócie. Niestety wątek fabularny również nie należy do najsilniejszych stron tego tytułu. Każdy z wątków w zasadzie jest prosty jak budowa cepa. Nie mamy tutaj w zasadzie żadnych jakichś zaskoczeń, zwrotów akcji, czegokolwiek takiego. Fabuła jest bardzo przewidywalna, bardzo prosta, no nic dodać, nic ująć, słuchajcie. W pierwszych 2 wątkach może nie będę wam nic zdradzał, natomiast trzeci motyw, czyli motyw wojen frakcji, to na pewnym etapie miałem wrażenie, że jest to po prostu ciąg questów pobocznych, na siłę wrzucony, nie wiadomo po co, który nie był ani satysfakcjonujący, ani nie był ciekawy, ani wydawało się, że nie miał zupełnie wpływu na cokolwiek w zasadzie. No i powiem wam, że na całe szczęście ja się opowiedziałem z taką frakcją, która wypowiadała wojny kolejnym frakcjom, no i cały motyw polegał na tym, że musimy po prostu zdominować całą planetę. No i po dominacji 2 z 6, bo 6 jest wszystkich frakcji, pozostałe postanowiły, że skapitulują i zaproponowały mi, że może, żebym ich nie bił, to może one by się poddały i tak. I ja miałem wybór, albo je wyniszczyć mimo wszystko, albo mimo wszystko pójść im na rękę i pozwolić im się poddać. No i słuchajcie, to była najfantastyczniejsza rzecz w tym wątku po prostu, że mogłem go zakończyć znacznie szybciej niż się spodziewałem. Także za to ogromny plus. Jeżeli chodzi natomiast o gameplay, no to mamy tutaj oczywiście to, co oferują wszystkie gry z otwartym światem, czyli możemy sobie zwiedzać, mamy dużo questów pobocznych, mamy jakieś znajdźki, różnorodne biomy i tak dalej, i tak dalej. No. Wszystko to, co Open World RPG zaoferować może. Natomiast otwarty świat, mimo że bardzo ładny, bardzo różnorodny, dość ciekawie zaprojektowany, z wielką ilością, szczerze mówiąc, miejsc, takich zakątków, które z chęcią byśmy zwiedzili, aby dowiedzieć się, a co tam ciekawego może się znajdować w środku, no to na końcu się zawsze okazywało, że w sumie to nic takiego.
każde zwiedzanie jakiegoś podziemia, tunelu czy czegokolwiek, mam w zwyczaju robić takie rzeczy, bo gry typu na przykład Skyrim, Wiedźmin przyzwyczaiły mnie do tego, że czasami skok w bok może okazać się znacznie ciekawszy niż na przykład quest fabularny, który aktualnie robimy i możemy wsiąknąć na przykład na godzinkę, gdy, nie wiem, zupełnym przypadkiem z ciekawości zajrzeliśmy w jakąś, nie wiem, w jakąś miejscówkę. Tutaj czegoś takiego absolutnie nie ma, a przynajmniej ja się na coś takiego nie natknąłem. Każde potencjalnie interesujące miejsce kończyło się tym, że po 2 sekundach od wejścia, czy po powiedzmy 15 sekundach niech będzie, znajdywaliśmy skrzynę z łupem albo po prostu jakiegoś bossa do ubicia i w zasadzie tyle, czyli i trochę słabo. Warto dodać również, że część lokacji, które właśnie zwiedzamy tak przypadkowo, jakichś pokoików, jakichś podziemi, zostały po prostu skopiowane. Twórcy poszli na łatwiznę, nie chciało im się robić jakichś innych pomieszczeń i tak dalej, więc nie zdziwcie się, jeżeli wielokrotnie spotkacie takie same pomieszczenie, albo do złudzenia przypominające pomieszczenie, w którym już kiedyś byliście, albo nawet całe wioski. Zwróćcie na to uwagę. I zawsze identyczna animacja, słuchajcie, mimo że jesteśmy w zupełnie innym regionie i tak dalej, jest identyczna animacja zawsze przejęcia tego. Słabo, mogliby to jakoś rozmaicić, naprawdę bieda, że jest copy-pasted wszystko ileś tam razy i no, bardzo poszli na łatwiznę, widzę w tej kwestii. Już któryś raz się zdarza, że wchodzę i mam déjà vu. Nawet itemy są w tych samych miejscach, tu jest skrzyneczka, proszę bardzo, to jest copy-paste ostatniej bazy, którą żeśmy przejęli. Dokładnie to samo. 100%. Lol. Przejdźmy może teraz do klas oraz do przedmiotów. Gra jest dość bogata, jeżeli chodzi o możliwości naszego ekwipunku. Jest bardzo dużo rodzajów broni i każdy wojownik, łotrzyk czy postać magiczna znajdzie tutaj coś dla siebie. Natomiast warto wspomnieć to, że jeżeli byśmy sobie wymarzyli, żeby grać wojownikiem i takim typowym i skupiać się na walce wręcz, to nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli byśmy sobie wybrali na przykład klasę komandosa i chcieli się skupiać głównie na tym, żeby strzelać z karabinu, nie ma najmniejszego problemu. Natomiast problem pojawia się wtedy, gdy jednak może byśmy chcieli sobie zagrać typowym magiem, co niestety ja uczyniłem. Bo niestety klasa typowego maga tutaj w zasadzie nie istnieje. A to z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że mamy dość niewiele skilli do wyboru i muszę powiedzieć, że chyba dopiero po 7 godzinach gameplaya, czy może nawet 8, dostałem w końcu bodajże 3 skille, które mogłem użytkować zamiennie i to dało mi taką namiastkę, że czułem się, że trochę jestem już magiem, że już nie biję tylko pałką po głowie i z karabinu i co jakiś czas tam z lasera po oczach nie strzelę, tylko że faktycznie już trochę jestem bardziej jako mag. A druga sprawa jest taka, że w zasadzie nie możemy ograniczać się do użytkowania samej magii, a to dlatego, bo nie ma tutaj oddzielnej many, jest po prostu energia ki. Energia ki jest użytkowana również do tego, by robić uniki i to sprawia, że jeżeli się rozpędzimy za bardzo z naszą magicznością, no to możemy się wypróć z całej energii ki, co sprawi, że nie możemy robić uników. W związku z tym możemy często przypłacić to nawet życiem, więc zmuszeni jesteśmy w zasadzie do używania magii do pewnego etapu i na tym etapie, gdzie mamy już jej powiedzmy relatywnie mało, musimy szybko zmienić taktykę i wyjąć karabin i strzelać z karabinu do momentu, aż ki nam nie urośnie i tak na zmianę. To jest ewentualna jedna z taktyk, którą często uskuteczniałem, bo typowym magiem być nie możemy. Natomiast dysbalans jest nie tylko w klasach, jest również w przedmiotach, czy też nawet w umiejętnościach. Ja na ten przykład powiem, że przez cały czas maksowałem oczywiście inta jako jedyną statystykę, aby jak najmocniej bić z magii. No i ku mojemu zdziwieniu niestety znalazłem po jakimś czasie broń po prostu wręcz, która jak się okazało, po pierwsze, mimo tego, że miałem siły chyba ze 20, nie wiem ile, nie pamiętam, na tyle co miałem na starcie i z tą siłą zdawałem większe obrażenia niż mając 120 inta z moich normalnych skilli, plus do tego jeszcze się okazało, że ta broń bije szybciej i jeszcze na sam koniec nie zużywa energii ki, więc granie magiem się okazało po prostu bezsensowne. No i ogólnie gra zdaje się nam dawać przeogromny wybór, jeżeli chodzi o taktyki, o urozmaicanie sobie rozgrywki. Mam przeróżne, przedziwne bronie, które działają w różny sposób i tak samo z umiejętnościami. Mamy ogromny wachlarz bardzo ciekawych umiejętności, natomiast się okazuje, że w praktyce większość z nich jest totalnie useless i to, że mamy 10 innych przedmiotów czy skilli, to wcale nie oznacza, że one są dobre i ja tym samym przeszedłem całą grę
w zasadzie używając dwóch umiejętności. Bumerang jest tragiczny. Spójrzcie, boom, 290 i on wraca. On do mnie musi wrócić, żeby to się wydarzyło. To jest jakaś absolutna bzdura, to jest useless item totalnie w ogóle. Słuchajcie, pomarudziłem troszeczkę, jako zostałem pokrzywdzony tym magiem, że on jest taki słaby i tak dalej. No i teraz pytanie, czy w jakiś sposób utrudniło mi to rozgrywkę? No właśnie nie do końca. I tu przechodzimy do poziomu trudności. Ja grałem tak, jak mam to w zwyczaju, czyli grałem po prostu na poziomie normal. No i szczerze mówiąc, dość szybko tego pożałowałem, bo w tej grze wszystko na normalu jest po prostu banalne. I mam tu na myśli absolutnie wszystko. Eksploracja, walka z bossami, walki o terytoria, jakieś przypadkowe walki z jakimiś mobkami. No, nie było tam nic, co by sprawiło mi jakiś większy kłopot. I po prostu poziomem trudności w tej grze byłem po prostu momentami zażenowany. Warto wspomnieć, że gra oferuje bardzo dużo różnego typu ulepszeń. Możemy modyfikować sobie nasze bronie, możemy modyfikować nasze armory, mamy różnego rodzaju boosty dla postaci, aby była silniejsza, mamy oczywiście apteczki i tak dalej. I wiecie co? I w ogóle nie trzeba nic tego w ogóle używać. Craftić nic nie trzeba. Słuchajcie, nic nie trzeba robić. Powiem wam tak, ja przez całą grę używałem tylko apteczek i użyłem ich przez całą grę może z 10. Banał, banał, easy, łatwo. Że może troszeczkę będzie wyzwanie, a jest to, o ile nie najłatwiejszy, to jeden z najłatwiejszych bossów i po prostu za pierwszym podejściem, bez mrugnięcia okiem i w ogóle jestem zażenowany poziomem trudności. W temacie poziomu trudności oczywiście nie sposób jest tutaj nie wspomnieć o łamigłówkach, które nam się przydarzają na bieżąco, w zasadzie bardzo, ale to bardzo często i wyglądają mniej więcej tak. Super trudna łamigłówka znowu, słuchajcie, jedziemy. Dokładnie taka sama jak zazwyczaj, bardzo ciekawa i bardzo też trudna, proszę bardzo, bum, ukończone. Natomiast to, czego grze jakby nie można odmówić, to jest to, że twórcy naprawdę chcieli nam zaserwować rozgrywkę bardzo rozbudowaną. Mamy, tak jak wspominałem, ogromny wybór broni, tych skilli, jest różnorodność świata i tak dalej, ale widać, że jakby czegoś tu zabrakło. No pewnie czasu i pieniędzy. Fajnym aspektem jest właśnie tutaj, można wspomnieć, to, że mamy też różnego rodzaju mounty. Mamy również pojazdy, które będziemy używać między innymi do właśnie walki z bossami. Także one też urozmaicają rozgrywkę i sprawiają, że nie jesteśmy tylko tym chomikiem, który walczy w tym swoim kung fu, ale właśnie zmieniają nam się pojazdy i zupełnie się zmienia nam sposób gry, także to jest warte pochwalenia. No i tak na koniec mam taką, szczerze mówiąc, zagwozdkę, do kogo w ogóle jest ta gra kierowana. Na pudełku widzimy PEGI 12, w grze też mamy często nawet brutalne, powiedziałbym, wybory. Gra na pewnych etapach jest dość skomplikowana, natomiast z drugiej strony gra jest niesamowicie infantylna i momentami powiedziałbym nawet, że głupia i byłem zażenowany. Z drugiej strony poziom trudności jest po prostu banalny i jako dojrzały gracz też nie jestem usatysfakcjonowany, więc mam problem z tą grą. Nie wiem, do kogo ona jest skierowana. Podsumowując, mamy tutaj do czynienia z absolutnym przeciętniakiem, który w zasadzie na każdym froncie mógł zrobić milion rzeczy znacznie lepiej. Mam problem ze wskazaniem nawet jakiejś jednej rzeczy, która została zrobiona wybitnie. No mógłbym tu wskazać oprawę audiowizualną, natomiast tutaj też z gwiazdką, że głównie pod pecety na PlayStation gra wygląda naprawdę nie najlepiej. No takim absolutnie najlepszym plusem tego tytułu uważam jest to, że co mnie osobiście bardzo zaskoczyło, że gra jest dość krótka i że nie musiałem się w niej tak długo męczyć. Główna fabuła to jest około 10 godzin, natomiast mi zajęło przejście około 13,5, gdyż zaglądałem tu i tam. Podobno da się z gry wyciągnąć troszeczkę więcej, około 20, jeżeli byśmy zrobili absolutnie wszystko, na co oczywiście nie miałem absolutnie ochoty. A tak już zupełnie serio, no to uważam, słuchajcie, że jak za grę AAA z otwartym światem RPG, no to jednak spodziewałbym się troszeczkę więcej tych godzinek, słuchajcie. Gry typu Skyrim, typu Wiedźmin, inne tego typu nauczyły nas, że naprawdę mamy bardzo wiele godzin w tych tytułach, więc jak widzę 10 godzin,
i nie za bardzo dużo, albo zazwyczaj nic ciekawego do roboty poza głównym wątkiem fabularnym, no to jednak wynik jest dość słaby. No i słuchajcie, mamy koniec tego roastu. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Słuchajcie, nie chciałbym, żeby to wybrzmiało tak, że gra jest po prostu tragicznym gniotem i nie warto jej tykać. Grze można bardzo wiele zarzucić, natomiast myślę, że ona bardzo szybko stanieje w związku z tym, jaki miała po prostu start, a wersja na PlayStation 5 na pewno się pojawi, więc myślę, że pod kątem graficznym i optymalizacyjnym będzie na pewno lepiej, a ogólnie rzecz ujmując nie jest takim totalnym gniotem nie do zagrania i myślę, że jeżeli ktoś lubi post-apo, klimat ten, który tam panuje, tych zwierzaczków i tak dalej mu odpowiada i lubi open world RPGs, to być może nie będzie totalnie zawiedziony. Natomiast na tą chwilę ocena moja jest taka, jaka jest i nic tego nie zmieni. Dziękuję wam ślicznie za uwagę, zachęcam do oceny materiału łapkami oraz zachęcam do dyskusji w komentarzach. A tymczasem mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych materiałach, czy też w streamach, które przypominam robię regularnie i zapraszam. Na razie, cześć!